Witam Was bardzo serdecznie. Wczoraj próbowałem sobie przypomnieć, jak to się zaczęło, jak i kiedy. I nie uwierzycie, ale to się zaczęło niespełna 20 miesięcy temu. Wtedy przyszła do mnie grupa takich młodych, no, z mojego punktu widzenia, młodych wizjonerów i powiedzieli mi, że chcą w Krakowie zorganizować liczący się nie tylko w Polsce, ale liczący się w Europie, a kiedyś liczący się na świecie, kongres poświęcony czwartej rewolucji przemysłowej, poświęcony nowemu przemysłowi. Od początku wydawało mi się, że ta idea trafia w sedno, ale realizacja przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. Rok temu, po zaledwie paru miesiącach przygotowań, tutaj w krakowskiej Ice Arena spotkało się 3000 innowatorów, naukowców, przedsiębiorców, startupowców. Dzisiaj i jutro spotka się tutaj 5000 osób kreatywnych, szukających networkingu, chcących podzielić się swoimi ideami, swoimi pomysłami na biznes, na naukę. Będzie 5000 naukowców, przedsiębiorców, urzędników, no, i niewielka domieszka polityków. Tak jak usłyszeliśmy, IMPACT już dzisiaj jest najważniejszym kongresem gospodarczym w Polsce. Wkrótce, wierzę w to, będzie jednym z najważniejszych miejsc spotkań ludzi gospodarki, ludzi nauki w Europie. Dlatego myślę, że tym młodym wizjonerom, tym wszystkim organizatorom IMPACTu należą się teraz solidne brawa. Wszyscy wiemy, czego się tutaj spodziewać. Oszołamiających prezentacji, technologicznych fajerwerków, mówiących hologramów, dalekosiężnych wizji. I słusznie, to wszystko będzie. Ale wszyscy wiemy doskonale, że przełom w nauce i sukces w biznesie to jest konkret. Taki jak ten metal. To, co trzymam w dłoni, to jest połączenie dwóch materiałów. Stali węglowej i tytanu. Te materiały można połączyć tylko jedną metodą. Przez wybuch. Eksplozja jako coś, co łączy niemożliwe, bez sensu, a jednak. Wygląda to tak. W momencie eksplozji płyty metalu zderzają się ze sobą z niezwykłą prędkością i pod wpływem wytworzonego ciśnienia przez ułamek sekundy metal zachowuje się tak jak ciecz. I w tym momencie, w tym ułamku sekundy łączą się ze sobą struktury atomów. To, co trzymam w dłoni, jest wykorzystywane do budowy najnowocześniejszych elektrowni jądrowych. Tę metodę wynaleziono 60 lat temu, ale do tej pory, przez te 60 lat, istnieje zaledwie kilka firm, które potrafią zastosować tę metodę w gospodarce. Jedna z nich działa nie w USA, nie w Japonii, nawet nie w Warszawie czy w Krakowie. Ona działa w Opolu, stolicy najmniejszego polskiego województwa. Dzisiaj opolski Eksplomet startuje w nowym, fascynującym wyścigu. Wyścigu o to, kto pierwszy na świecie połączy i zastosuje w gospodarce dwa inne stopy. Tytan i aluminium. Próbują to zrobić naukowcy i przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, z Rosji, z Japonii i firma Eksplomet z Opola. Co jest stawką? Jeżeli
uda się to osiągnąć, to powstanie materiał, który będzie wyjątkowo lekki i równocześnie wyjątkowo odporny, odporny na zderzenie. Będzie można zastosować ten materiał przy budowie helikopterów, samolotów, statków kosmicznych. To, co trzymam w dłoni, to jest być może nasza przyszłość. Być może z tego materiału zbudowane zostaną promy kosmiczne, które kiedyś dotrą na Marsa, byśmy założyli tam ludzką cywilizację. Fascynujące? Fascynujące, to prawda. Ale nie to jest najważniejsze. Od technologii ważniejsi są ludzie. Dlatego zaprosiłem tutaj założyciela firmy Explomet, pana Zygmunta Schulza i grupę jego młodych współpracowników. Przywitajmy ich brawami. Sukces Explometu brał się między innymi z tego, że pan Zygmunt od początku otaczał się takimi ludźmi. On zatrudniał od początku studentów, doktorantów, doktorów i inspirował ich do przełomowych badań. Mnie bardzo zapadły w pamięć takie słowa, które pan Zygmunt wypowiedział w jednym z wywiadów. Slogany przemysłu z nauką nie połączą. To prawda. Ja podpisuję się pod tymi słowami. Potrzebne są konkrety, takie jak ten metal, twarde, namacalne, wymierne. Rok temu tutaj z tej sceny złożyłem wiele zapowiedzi i wiem, że część z was mogła sobie pomyśleć, no tak, slogan. Więc dzisiaj jest pora, żebym powiedział, co wydarzyło się przez ten rok, co wydarzyło się od momentu, kiedy objąłem urząd ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Razem z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przekazaliśmy do gospodarki, do polskich instytutów naukowych 10 miliardów złotych przeznaczonych na innowacje. Podpisaliśmy do tej pory 1492 umowy. Konkret. Ale dla wielu z was tutaj na tej sali mam kolejny konkret, kolejną propozycję. Doktoraty wdrożeniowe. Chodzi o to, żeby pójść ścieżką inną niż do tej pory, ścieżką kariery naukowej. Chodzi o to, żeby ci młodzi doktoranci byli zatrudniani w firmach, które zlecają im konkretne badania wdrożeniowe. I pod opieką z jednej strony tej firmy, z drugiej strony promotora na uczelni, żeby przeprowadzali konkretne badania. To jest klasyczna sytuacja win-win. Korzysta doktorant, jest zatrudniony, dostaje oprócz tego solidne stypendium rządowe i pracuje z praktykami, mając perspektywę, że te jego badania przełożą się na konkretne zastosowanie gospodarcze. Korzysta uczelnia, korzysta przedsiębiorca. Win-win. Następny konkret. Dwie ustawy o innowacyjności. Przygotowaliśmy je razem z panem premierem Morawieckim, który tutaj też za chwilę będzie do państwa przemawiał. Tam jest wiele rozwiązań i będziemy o tym mówić podczas poszczególnych paneli, ale to rozwiązanie najważniejsze to są ulgi podatkowe. Na razie 30% dla dużych firm, 50% dla małych i średnich, ale już od 1 stycznia 2018 roku te ulgi będą wynosić 100%. I pod tym względem, jeżeli chodzi o wspieranie innowacyjnych firm, Polska dołączy do światowej czołówki. A dla centrów badawczo-rozwojowych te ulgi będą wynosić nawet 150%. Fundusze inwestycyjne. Warto się tym podczas impaktu zainteresować. 1,5 miliarda złotych i 100 milionów euro. Konkret, bardzo wymierny. Te pieniądze mogą zacząć działać już wkrótce w waszych firmach, w waszych instytutach badawczych. I wreszcie
zapowiedź. Bo jedną rzecz chcę zapowiedzieć. Rozpoczynamy pracę nad nowym wieloletnim programem strategicznym InfoStrateg. To jest program adresowany do przemysłów składających się na rewolucję 4.0. A więc przede wszystkim technologie informacyjne, telekomunikacja, mechatronika i miliard złotych na te badania. Te wszystkie działania, o których mówię, są efektem pewnego planu, pewnej strategii politycznej. Ale pozwólcie na osobisty akcent. One są też, tak w przypadku waszej działalności, wynikiem pasji. Mojej pasji do tego, żeby poszerzać wolność, żeby usuwać bariery utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej czy działalności naukowej. To ta pasja kiedyś mnie pchnęła do tego, żeby założyć w uczelnię taką nietypową, łączącą teorię z praktyką. Wielu młodych wówczas, no do dzisiaj młodych, wykładowców tej uczelni, wielu wychowanków tej uczelni jest tutaj dzisiaj na sali. Są ministrami, są urzędnikami w ważnych instytucjach, są przedsiębiorcami, są naukowcami. To ta sama pasja pchnęła mnie wtedy, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, do walki z korporacjami, z ich przywilejami, z ich próbą zabetonowania rynku pracy, zamknięcia tego rynku dla młodych ludzi. No i wreszcie to ta sama pasja spowodowała, że od pierwszego momentu, kiedy przyszli do mnie ci młodzi wizjonerzy z ideą impaktu, wiedziałem, że to jest rzecz dobra i należy ją wspierać. Jesteśmy tutaj razem, żeby doprowadzić do takiej eksplozji talentów, wiedzy, pomysłów, możliwości. Ta eksplozja połączy przedsiębiorców, startupowców, naukowców, inwestorów. Ale są tutaj wśród nas także ludzie, którzy sami sobą, swoją działalnością uosabiają, są wręcz symbolami tego, do czego wszyscy dążymy. Takim człowiekiem jest następny mówca, Bertrand Piccard. I Bertrand, za moment poprosimy Cię o głos. The floor is yours. Dziękuję bardzo.